Cześć, siemanko, witam w kolejnym filmie mnie na kanale z przygód na mapie Połowa na serii Rodzinny Rozpach. Dzisiaj jedziemy najpierw do pana Edwarda, żeby wam ogólnie pokazać jego gospodarstwo. On tam gospodaruje na tam kilku hektarach, znaczy nawet kilkudziesięciu hektarach, tam nawet może ze 100 hektarów ma, nie wiem dokładnie. Jedziemy, chcieliście, czy nie chcieliście, nie wiem zresztą, ale postanowiłem wam zrobić takie oprowadzenie do gospodarstwa właśnie jego, żeby pokazać, jakie maszyny raczej z czasem będą się pojawiały nie na kanale. Jedziemy, pan Edward tam ma takie tam starsze gospodarstwo trochę. Dobra. Wjeżdżamy tutaj do niego, trochę gwiazdek na widzicie, chodzimy. O, widzicie, że te sprzęty są na górach. Dzień dobry, panie Edwardzie. Czy mógłbym tutaj nagrać pana gospodarstwo, bo nagrywam takie filmy. A nagrywaj se, tylko mi do chałupy nie wchodzi. Dobrze, dobrze. Jak mam nie wchodzić, to spokojnie. Nie będę wchodził, więc dobra. Więc zobaczcie, widzowie, tutaj mamy taki fajny chwytak do bel. Jest to Sipma Rozmaryn, który też wielokrotnie się pojawiał u mnie na gospodarstwie, może na firmach jeszcze nie, ale na pewno się pojawi kiedyś. Tutaj mamy pierwszy ciągnik na gospodarstwie pana Edwarda, jest to MTZ 82. Widzicie, jest w bardzo ładnym stanie. Pan Edward dba o maszyny, więc myślę, że nie ma żadnego tutaj problemu, żeby otworzyć. Nawet jak widzicie, ładne wnętrze, ładnie jakby zachowane. Jest to stary sprzęt, więc w sumie nie ma się co w sumie nadziwić, ale tam mówię, Edward bardzo dba o maszyny. Tu mamy jeszcze poloneza starego, jeszcze pamiętam kiedyś, jak pan Edek nim do nas przyjeżdżał, przywoził mąkę, jak do mnie najechał, ale to głównie też Lublinem, który jest też takim autem pana Edwarda, które bardzo lubi sobie. Więc mówię, to jest bardzo fajne auto. Kolejny ciągnik, który tutaj stoi od razu koło MTZ-a. Jak widzicie, jest to Zetor 10145 turbo. Co ładna, widzicie, matura, bo jest akurat bez. Więc tak on się prezentuje. Mamy dużą stodołę, w której mamy, jak widzicie, dużo sprzętów. Tutaj mamy starą szczepę samozbierającą. Też bardzo często podczas akcji kukurydza pan Edward jej używa u nas. Stara trasa, którą z tego co wiem, pan Edward planuje wymieniać czasem. Z testu Sigma. Jeszcze też chyba tam pamiętam, kiedyś bardzo dawno pan kupił. Tej półki, jak widzicie, czteroskibowy, jest to jeden z najnowszych bytków pana Edwarda na gospodarstwo. Tutaj mamy kosiarkę Akbil, jak widzicie. Jest to sprzęt, jak widzicie, też dosyć duży, więc no. Tutaj mamy Ursus C330. Jak widzicie, z turem jednosekcyjnym. Pan Edward kiedyś przyjeżdżał do nas belki po prostu zwozić z pola. Chociaż my głównie w kostki robimy, ale to różnie bywało. Jak widzicie, mamy przystawki do sieczkarni, do której za chwilę przejdziemy. Mamy tutaj do cięcia, zbierania jakby rządków.
do cięcia kukurydzy, dwurzędowa, siczkarnia, PFMZ, Orkan, taki sprzęt. Działamy, na pewno będzie u nas ciał kukurydza, raczej w tym roku nawet. Mamy tutaj jeden z jakby perełek pana Edwarda na gospodarstwie. Bizon gigant. Może panie Edwardzie coś pan o nim opowie nam tutaj w tym kombajnie. A to jest stary kombajn Bizon Gigant. Kiedyś jak PGR likwidowali, to udało się go po dobrych pieniądzach wyrwać. O, no to bardzo, bardzo fajnie, że po dobrych pieniądzach, a widać, że też pan o niego dba tutaj bardzo. Gdzie ma on w tyłu sieczkarnię, więc tak to wygląda. Mamy kolejny ciągnik pana Edwarda na gospodarstwie, jest to Zetor 12045 z bardzo fajnymi światłami z przodu. Podobają mi się dosyć. Też w bardzo ładnym stanie, jak widzicie. Podoba mi się. Więc tak to wygląda właśnie tutaj. Tutaj mam w tych garażach. Tutaj z tego co wiem, to stoi zwykle Polonez chyba. Mamy RCW, o którym wspominałem, że jest to dosyć duże RCW, więc raczej pod naszym zatorkiem nie będzie jeździło. Na podnośniku tutaj mamy rozsiewacz, jest to grass roll. O, grass roll. Opryskiwacz ślęza. Często też używamy na pewno. Będziemy właśnie, jak mówiłem, przychodzi do pana Edwarda tutaj czasem pomagać polu trochę. Tutaj mamy oborek. Tam tak Edward nie gazał wchodzić może właśnie do domu, to może i tutaj nie będziemy wchodzić jakby pozamykane. Więc on tutaj ma krowy po prostu. Tutaj mamy wychodek, mamy pług, czwórkę, jak widzicie, zagonową. Też bardzo fajny pług. Z czasem też jak będziemy orać, to trochę pan Edward wam o nim opowie. Mamy tutaj beczkę, jak wiecie, my mamy swoją małą, więc nie będzie aż tak bardzo używana u nas. Co tu mogę nie powiedzieć? Forsz rytowska, jak widać. HPS 100.27. Agregat Bomet. Nie wiem ile jest ilometrowy, musielibyśmy się pana Edwarda zapytać. Bardzo duża brona, jak widzicie. Ona robi tutaj, jak mówiłem, pan Edward ma dosyć dużo hektarów, dosyć duże pola, więc duże brony są potrzebne u niego. Silos na kiszonkę, taki mały, z tego co wiem, pan Edward ma dobudowywać kolejny, ale na razie nie chcę wam jakby kraczyć, że tak powiem, bo może się okazać, że jednak nie. Ale nie wiem wszystkiego, więc nie opowiadam wam bez mnie bzdury. Największy siewnik pana Edwarda na gospodarstwie. Też z tego co wiem, tam po PGR-ze kupił go kiedyś. Z PGR-u właśnie, więc jak on wygląda, to jest szukanie. Zapomniałem, chyba Polonez on się nazywa, nie, Polanin. Polanin, chyba coś takiego, nie znam się na tych silnikach dokładnie. Mamy tutaj dosyć dużą przyczepę do przewozu krów. Stuk ze słomą. Pan Edward zawsze potrzebuje bardzo dużo słomy. Mamy tutaj kamaza, bardzo ładny kamaz, który wielokroć przywozi do nas wapno, na przykład na pole. I używany głównie do tego u pana Edwarda, żeby z pomocą jakby ciągniki. Nie ma też czasami wystarczająco przyczep pan Edward i po prostu też przyjeżdża kamazem, żeby ze wszystkim się powiedzmy zabrać. Ten stuk, jak widzicie, jest dosyć duży. A i tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, rozrzutnik obornika, fort szorytowski.
też do akcji kiszonka wielokrotnie używano. Ale pan Edward zawsze jest znany z tego, że zwykle kukurydzę lubi posiać parę wsi dalej, więc po prostu potrzebne są duże zestawy, żeby wyrabiać się z tym. Jeszcze tam nie pokazałem wam jakby takiego trochę złomowiska do tej pana Edka jest. Że mamy tutaj kombajn, z tego co wiem, to no, znaczy w sumie oni nie wiem zbyt dużo. Tutaj kiedyś wiem, że po prostu się popsuł cały, jak widzicie mamy tutaj header też pewnie trochę poszła do innego kombajnu. Młotowidła. No i tutaj mamy w środku kabinę w miarę dobrze, ale jak widzicie kombajn jest, trochę się zaklinowałem, w słabym stanie. Pompa najstarsza we wsi, pompa do wody, żeby po prostu używana do tego, żeby dostarczyć wodę z podziemi do oboru, po prostu dla krów. Mamy tutaj też z tego co wiem jeszcze niedawno używaną maszynę. Jest to taka taśmowóz taki, gdzie po prostu on służył do różnych rzeczy. Z tego co wiem, znaczy, no też w sumie nie wiem za bardzo ani za dużo. Jest to taki, już też właśnie tutaj widać, stoi on zarośnięty trochę w krzakach. Więc jak widzicie, tak się prezentuje gospodarstwo pana Edka. Nie wiem, tutaj już chyba za bardzo nic więcej nie ma. On ma jeszcze prasę sitna na pewno. A i tutaj jak widzicie ma on właśnie te zgrabiarki, o których wam kiedyś mówiłem, jak przejeżdżałem. Ma on tutaj zgrabiarkę czterogwiazdową i pięciogwiazdową. To jest też ma dwie zgrabiarki. Ta służy głównie do przetrząsania. A ta jest do zgrabiania, bo zawsze pan Edward jeszcze też lubi po prostu duże wałki słomy mieć po kombajnie, lubi jeszcze przejechać też czasami zgrabiarką, ale teraz wiesz, ma tego giganta, on już go ma parę lat, ale pamiętam kiedyś zawsze lubił. No i tu mamy właśnie muchawę, akurat jest wyciągnięta z tego co on chyba pan Edek sprzedawał też niedawno zboże. Właśnie, żeby mieć już na wiosnę. Ale widzicie, jest wyciągnięta. Więc może nie będę składał na razie. Tutaj mamy jeszcze śrutownik. Na pewno będziemy przyjeżdżać do pana Edka śrutować zboże. Nie mamy swojego. Może kiedyś ten Edek będzie chciał sprzedać, ale z tego co wiem, to używa dosyć dużo tego obora, tam dużo sztuk ma w niej na pewno pan Edek. Z tego co widziałem, pan Edward był zalatany, więc już tam może nie będę nawet się żegnać. Tam chyba stoi sitno, z tego co widzę, już też nie będę wchodził. Będzie pootwierane, tak wszedłem, a tak dalej, to już nie chcę wchodzić. Więc dobra, więc już się nie żegnam. Pan Edek był zalatany, pewnie też obiad ja. Wrócił pewnie z pola i już na obiad. Tutaj właśnie ten młyn. Piszcie, czy chcecie, żebym z synem pana Edka, nazywa się Piotrek, i żeby może zrobić urbex, już kiedyś robiliśmy, ale teraz z tego co wiem, tam trochę się pozmieniało. O. Zjeżdżamy sobie z Piotrkiem, chodzimy razem do tutaj szkoły rolniczej w połowie. Więc tak to wygląda u nas tutaj życie na wsi. Ona znajduje się w sumie nawet trochę za połową. Nie wiem jak dokładnie to określić, to nie jest właśnie już ponad połowa. Przyjeżdżamy czasami autobusem, ale PKS tu jeździ bardzo rzadko i po prostu częściej zabiera nasz pan Edek na przykład. Jak przyjeżdża. Dobra, odpalamy 3 PK. Wszystko jest chyba podłączone. Jedziemy rozsiewać nawóz i będziemy raczej kończyć odcinek.
Wjeżdżamy na górę. Czypek jest dobrze zadbany, jak mówiłem, był remont obydwu ciągników przez zimę. Jak widać, są one dobrze zachowane. Czypek, jak wiecie, nie był jeszcze używany na firmie w pracach polowych, tylko do tego, żeby przywieźć nawóz i obrysk od pana Mariusza. Pan Mariusz i pan Edek to są bracia. Pracownicy są trochę skłóceni, więc pan Edek jeździ aż na inną wieś o nawóz ciągnikiem, z turem, bo po prostu nie ma spór ze swoim bratem. Dobra. Zbierzamy chyba. Dobra. Możemy już jechać, rozsiewać. Widzicie? Rozsiewamy. Rozsiewamy sobie nawóz eleganckości. GPS-u. Tak mniej więcej wyobrażam sobie, że wyszedł GPS. 60 nie ma GPS-a, więc wiecie. Jeśli tutaj powinien być, jest dobra. Cyk. I teraz tam, w tamtą stronę. Jest taka szybka akcja, właśnie o prowadzenie głównie po gospodarstwie pana Edka. No i tak mówię, od razu rozsiejemy też nawóz. W następnym odcinku myślę albo bronowanie, albo agregatowanie. Ale raczej bronami wiedziemy po tym ściernisku jakby. Znaczy po tym, no nie ściernisku, tylko po tych bruzdach, po tym zaoranym. Leci, 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 dobra. Ten GPS tutaj, to znaczy tak mi jakoś ściągnęło mnie tutaj, bo nie ma właśnie w 60 mówiłem GPS-a. Z tego co wiem, pan Mariusz też ma na sprzedaż fajny ciągniczek. Miałem jechać dzisiaj go też obejrzeć. Z tego co widzę, nawóz nam nie starczy już na drugie pole. Zjedziemy sobie albo od razu czpekiem pojedziemy do pana Mariusza. Zobaczyć, z tego co wiem, nie ma go w domu, więc może po prostu pojadę, tylko wam pokażę go tak może tam z grubsza. Ten sprzęt jest to, opowiem wam, taki ciągniczek jakby. Nie jest to taki prawdziwy jakiś ciągnik, znaczy prawdziwy, ale nie taki właśnie, powiedzmy, jakaś 60 czy coś tam, a nie jest 30 albo coś. To jest taki stary znaczy stary mały ciągniczek. No w sumie wam powiem, jest to ciągniczek ogrodniczy dzik, który jest z przyczepką. Pan Edek sprzedaje go razem z przyczepką, więc myślę, że wjadę od strony do tartaku. Zaraz tartak będzie. To jest tartak i wjadę od tej strony, tam mogę do nich czasem wjeżdżać. Wam pokażę, czy wyznaczy, to jest tartak. Wam przy okazji pokażę, jakie ciągniki mają tu w tartaku. Widzicie, mają tutaj 60 taką z turbo. I taką, jak widzicie, renówkę.
I szwadronę też mają. Stać ten ciągniczek. Może tak na razie ustawić szpeka. Zaraz będę kończył. Gdzie, o, już tutaj widzicie jest ten sprzęt, który mówiłem. Jest to kubota. Właśnie pana Mariusza. Ostatnio, o, tu macie Jake'ę. Podowarkę. Macie tutaj dzika właśnie tego. Się zastanawiam nad kupnem, może doradzicie mi, czy opłaca się kupować, czy nie. Ale raczej go kupimy, ze względu na to, że takie jak tam jakieś powiedzmy work na pole, czy do akcji ziemniaki można go wykorzystać. Ja szybko uciekam. Nie powinno być nikogo, ale więc nie chcę chodzić po czymś po prostu podwórku. Tak? Widzicie, mamy tutaj właśnie te silosy pana Mariusza, właśnie skup i pan Edek też tutaj nie skupuje właśnie tych, bo się pokłócił. Mamy tutaj właśnie, widzicie, taką renuskę, mały ciągnik taki, aby z turem, żeby parę desek sobie można było załadować. Mamy tutaj ładna ta 60 jest, jakby też czasami im pomagam w lesie, żeby po prostu dobra, jedziemy i już będziemy właśnie kończyć. O, sarna, ojej, już pod BM-kę wpadła sarna, ale chyba duch jej tutaj biegam raczej. No więc widzicie, zaraz będziemy kończyć już. Mówię, dojadę na gospodarstwo. Będziemy kończyć ze względu na to, że po prostu odcinek nie chcę, żeby był jakiś bardzo długi. Może następny będzie dłuższy. Zresztą też tam nie było odcinka. Zobaczcie mi za to. Dobra, zjeżdżamy na dół i jedziemy. Się zaczęło ciepło robić, mamy 20 stopni. Mamy kwiecień, więc już zaraz będzie można się siać już powoli. Dobra. I sadzić też ziemniaki i buraki siać też. Słowie. Znaczy buraki już mamy posiane. Był tak początek kwietnia siane około. Nie nagrałam tego, ponieważ to było jeszcze przed filmami pierwszymi. Już mamy pole. Czy pewnie się trochę ochłodzi, albo dobra, zamkniemy. Nic. Pewnie będzie trzeba niedługo się wyciągnąć sadzarkę do ziemniaków i posadzić po prostu. A więc dziękuję wam za ten film. Do zobaczenia w kolejnym. Myślę, wtedy już się pojawi właśnie uprawa przedsiewna. Może jakiś siew już się zacznie. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.